do recitalu tydzień. Co wy macie, czego nie macie? Jak przygotowania idą? Ja już mam wszystko praktycznie. Wszystko jest przygotowane, orkiestra jest, kostiumy są, instrumenty przygotowane, scenografia jest, początek, intro jest, efekty są. Nina podczas dzisiejszej konferencji ogłosiła wszystkich twoich gości. Dlaczego akurat ci, a nie inni? Bo ja nie wiem, na ile twoi fani wiedzą, kto wystąpi. Mogę im powiedzieć, czy ty będziesz im sama ogłaszała, bo wszystkich jeszcze nie ogłosiłaś na... Nie, myślę, że ta konferencja to już jest dobry powód, żeby to powiedzieć. Z każdą z tych ludzi wiąże się jakaś historia, ale ja też chciałam połączyć pokolenia i dać różne grupy wiekowe, żeby każdy z fanów mógł znaleźć coś dla siebie. I też pokazać moje utwory w innych interpretacyjnych koncepcjach. Jeżeli chodzi o Michała Wiśniewskiego, to zaczynaliśmy razem karierę, spotkaliśmy się w firmie fonograficznej, gdzie on jeszcze miał czarne włosy. A ja przyszłam dopiero podpisać kontrakt z zespołem Virgin. Mamy w związku z tym fajną anegdotkę i ja go bardzo cenię jako artystę, bo to on mnie też zainspirował do robienia wielkiego show na scenie. I nigdy nikt nie zrobił poza mną takiego jak on i nie zrobi, bo to po prostu kosztuje wielkie pieniądze, które trzeba zainwestować, a nie każdy chce to robić, a po drugie też wielką wyobraźnię, której nie każdy ma. Więc no, nie wyobrażam sobie, że taki kolorowy ptak, który zaczynał razem ze mną w tych latach 2000, miałoby go tutaj nie być. Jeżeli chodzi o Justynę, wydaje mi się, że nie wszyscy goście, którzy są na recitalu, powinni być super przyjaciółmi, z którymi sobie spijamy z dzióbków i mamy fajną przeszłość. Dobrze jest też wychodzić trochę ze strefy komfortu i zapraszać ludzi, z którym przeszłość jest trudna i robić coś, wiesz, spektakularnego, fajnego, żeby to miało trochę inne dno. Też jakieś takie, wiesz, nie no, ta grzywka mi się tak wpierdala w to oczy. Takiego poruszającego też emocjonalnie dla widza. Jeżeli mówimy o Beacie Kozidrak, to jest to, zostawiłam ją na sam koniec, jeżeli chodzi o informowanie swoich fanów, ponieważ to jest spełnienie moich marzeń. Uważam, że to jest jeden z lepszych głosów trzech w Polsce. Uczyłam się na jej piosenkach, coverowałam jej utwory na swoich płytach. Jak byłam mała, byłam jej największą fanką, zresztą do tej pory jestem. Szczerze? Jakbyś mi powiedział, jak miałam te 12-13 lat, że na recitalu ona będzie moim gościem, to chyba bym prędzej uwierzyła w to, że ze Slashem zaśpiewam. Więc spełnia ona tym samym moje marzenie. A jeżeli chodzi o Dawida, to jest to w drugą stronę, bo to on słuchał moich piosenek, jak miał 12 lat i to on płakał do piosenki i katował ją pod jakimś złamanym sercu, którą zaśpiewamy wspólnie. To jest z czasów Virgin, bardzo rockowy utwór, ale bardzo fajnie go zrobiliśmy. I tyle, nie?